Jak widzieliście w shortach umieszczanych na kanale oraz jeśli śledzicie grupę, w ostatnim czasie pojawiło się sporo opinii o tym kubku, sporo kontrowersji, kłótnie, tak? Czy tam jakieś spory, jeśli chodzi o jakość tego kubka. Ja dlatego postanowiłem wam go zaprezentować, mimo że moim zdaniem nie jest to jakiś tam większy materiał na film, ale warto, żeby osoby zainteresowane kupnem znały szczegóły. Po pierwsze, kubek, tak jak było wspomniane, nie jest kubkiem szczelnym. Zarówno wersja, która ma 580 ml, jak i ta, która ma 881. Kubki te są przeznaczone głównie na rynek amerykański, a jak wiadomo, Amerykańcy mają fioła na punkcie napojów gazowanych. Dlatego też w miejscu, gdzie mamy tutaj zamykanie tego dzióbka do picia, nie ma uszczelki, tak? Nie dość, że nam to ułatwia otwieranie, bo dzięki temu, że to jest oparte na magnesach neodymowych, to bardzo fajnie, płynnie działa i właśnie nie mamy tej uszczelki, która by wybrzuszała tą klapę i powodowała większy nacisk. Mamy płynność działania, nie mamy szczelności, więc to jest bardzo istotna kwestia. Mamy możliwość wybrania dwóch rodzajów kubków, tak jak wspomniałem, ponad pół litra i prawie litr, co też jest fajną alternatywą i daje nam jakiś wybór. Kubek oczywiście mocowany na pokrywie, tak? Tak wymyślił sobie producent, chłopaki robią, jedzie kartem, przypina sobie kubek, wtedy ten kubek nie spadnie. I po to on jest, tak? On nie jest przeznaczony wzajemnie jako termo, że możecie sobie zdjąć ten kubek, wrzucić do plecaka czy do torby. Nie, producent stwierdził, że na robocie zrobicie sobie kawę, herbatę, nalejecie sobie coli czy jakiegoś innego dziadostwa. Wsadzicie sobie na pokrywę, przekręcicie i będziecie jechali kartem. Będziecie coś robili, od czasu do czasu zdejmiecie kubek, napijecie się. Taka jedynie jest możliwość transportu. Oczywiście niedługo u Tomka pojawią się jakieś adapterki, które pozwolą wam na przykład montować kubek w samochodzie na desce rozdzielczej czy na jakichś blatach niesystemowych, ale producent sam chciał, żebyśmy przewozili ten kubek na stojąco na zestawie skrzyniowym. Nie dał nam możliwości rzucenia go sobie na płasko czy do góry nogami, więc jeśli spodziewacie się, że to będzie termos, wybierzcie inny produkt, nie kubek pakauta, bo będziecie niezadowoleni i po prostu zmarnujecie 100 parę złotych. Tak, jeśli chodzi o samą budowę kubka, jest on wykonany z aluminium, jest dość ciężki, bo waży ta moja wersja ponad 700 gram, więc naprawdę takim kubkiem dostać w głowę to już można zabić, ale jest fajnie wyważony, ta waga nie jest tak odczuwalna. Dzięki temu, że dół mamy węższy, też nam się go wygodniej trzyma, tak? Ten kubek ma 881 ml, czyli jest naprawdę konkretny, a jednak możemy go wygodnie złapać i czy pić z niego, czy jeść. Ja akurat ten kubek mam zamiar przeznaczyć na tak zwane Chińczyki, tak? Nie będę go raczej używać latem, ale dzięki temu, że fajnie trzyma ciepło, zimą zalać sobie jakąś zupkę chińską w robocie, zamknąć, zjeść sobie zamiast miski, zamiast kombinować, będę miał kubeczek. Sama konstrukcja pokrywy też jest banalnie prosta, bo jak widzicie, pokrywa jest na uszczelce. Dodatkowo mamy taką zaślepkę, która nam zablokowuje tą dziurkę lotową, tak, przez którą pijemy. To jest zamocowane do pokrywy na magnesach, dzięki czemu bardzo to płynnie, fajnie działa i nie mamy jakiegoś tam oporu przy otwieraniu. Myślę, że jeśli chodzi o kubek, tyle, no bo co wam będę więcej opowiadać. Kubek służy do picia, służy do przewożenia na stojąco, nie jest zamiennikiem termosu. Tyle musicie wiedzieć, jeśli zdecydujecie się na zakup, to kupcie. Jeśli będziecie chcieli coś szczelnego, wybierzcie inny produkt. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.